Witam, z tej strony Ventur i spróbujemy zdobyć tą paczuszkę, która jest tam w oddali i spróbujemy nie spaść. Nawet to nie wyjdzie tak źle. I przy okazji ta chyba okolica, no jest trochę inaczej niż to było chyba w GTA 3. Tutaj chyba była, nie, pewnie było tak samo, że tutaj była taka ziemia szara. Bo na początku myślałem, że tutaj GTA Trójce była jakaś ten żółta, piasek taki żółty. Okej, ukryta paczka trzecia ze 100. Oho, świetnie. To już jest za wysoko dla naszego Tuniego, to już jest za stromo. No serio? On nie może tam wbić. Nie mogę skoczyć. Ha, ale to już mogę skoczyć i prawie zginąłem. Świetnie. Physics. Fizyka, proszę bardzo. Dobra, odpalmy przyspieszenie. I tak działałoby. No, i tak działałaby gra, jakby była w 60 klatkach ustawiona w emulatorze. Tak właśnie by się grało. Dlatego ona jest ustawiona, ta gra, na 30 klatek. BF Injection. Witam. Tylko nie wpadnijmy do wody na samym początku. Odpalmy double klefa. O tak. Okej, teraz świetny BF Injection. Nawet w takich warunkach nie mogę wjechać pod górkę. Świetnie, dzięki. Naprawdę. Jedź! Cholero jasna. Już w Vice City byłeś 500 razy lepszy. Bryka, która jest specjalnie zbudowana pod takie właśnie tereny, nie nadaje się na właśnie takie tereny. No. Albo ktoś zapomniał odpowiednio ustawić handlingi pod tę brykę. Albo po prostu tak miało być. I okej, zajmiemy się w tym odcinku wieloma misjami od mamy to u niego. Więc dzień dobry, mamo. Proszę bardzo. Milusie, przebranko. O, to jest dobra misja. To jest dobra misja. Nie kręć tak głową. No, wykonywałem misję od takiej dziwnej kobiety. Casa, but my Casa ain't no good man. He's a pervert. That's just a foul-mouthed rumor. What kind of man are you, Tony? All right, Ma, whatever you say. Or maybe I'll go give Giovanni a call, see what he's up to. No, i teraz spróbujemy udowodnić. A, udajemy się do swojego mieszkania po aparat fotograficzny najpierw i spróbujemy udowodnić, że Giovanni Casa wcale nie jest taki święty. No, i to prawda, on nie jest święty. O, nie spory, pany. Dobra, wbijemy. Wow. Ta przyczepność. Okej. Okay. Tej bryki już nie będę w sumie potrzebował, więc zostawiłem w tym garażyku. Aparat, dzięki. Wyjdź na zewnątrz. Ale tam ciemno. Jak wyjdziemy, znaczy wrócimy. Wyjdziemy, no. Wyjdziemy z pomieszczenia. A nie, chwila, chwila. No, już jest jasno. Na zewnątrz. A jak tutaj jesteśmy, to jest ciemno. Ale najpierw zajmiemy się ciuchami. Strój szofera. O, to jest spoko ciuch. Okej, teraz skorzystajmy z tego ciuchu. O, dzień dobry. Pony. I on Del Mundo słuchał. O, jakieś skrywane tajemnice. Dobra. O, Syndakos. Kolejny Syndakos. Nimi zajmiemy się nieco innym razem.
innym razem, o. I pan policjant znowu został potrącony i był słusznym człowiekiem. Good guy policeman. Okej. Od tego miejsca zaczniemy śledzenie tego ziomka. Uhu. Dobra, jedźmy. A zrobię tutaj save'a. No dobra, nie będę się zbliżać. Po co on tak krąży? A, ale w sumie po co on tak krąży? Przecież mógł wykonać krótszą drogę. Chyba. Dobra. Spotkał się z prostytutkami, teraz jedzie. No. W lewo. O, tam jest kolejna znajdźka. Trzeba się kiedyś do niej dostać. Okej, wbiję sobie tutaj. I zaraz się zacznie akcja kasy. Jak to jestem zbyt blisko kasy, o ty dziadzie. Okej, zacznie się akcja. Okej, ladies, give me a minute here, will ya? I'm gonna change into something that's a little more me. Okay, ladies, it's milk time. Proszę bardzo. Oh my. Oh, come on, girls, get with the program. A tamte uciekają i ich będzie ganiać. Okej, okay, podkradnijmy się do kasy i przystrzyknijmy mu kontrowersyjne zdjęcia. Ciekawe, w jakim stanie jest tamtejszy internet. Cholera. Proszę bardzo. Jakim cudem on to zobaczył? Dopiero tylko za drugim razem? Nie mam pojęcia. Okej. Teraz zaprowadźmy te fotki, nawet bez wywoływania, do matki. No chyba, że to jakiś specjalny aparat, który robi już od razu zdjęcie. Wtedy okej. Świetny handling. Drogi prostytutko, kurde, to sama, co była w tamtym wydarzeniu kompromitującym. Dobra. Mamuś, mam coś ciekawego. Hey, ma! Take a look at my photo. It's of your good man Giovanni Casa wearing a goddamn diaper. Is this how you spend your time? Sneaking around in the woods, taking pictures of men? What is wrong with you, Antonio? You shame me. But... And diaper or no diaper, he's still a better man than you. Da, jasne. Ach, ta mamuśka. Okej, kolejna misja. Wielka draka w Chinatown. Ma! Ma! Come on, ma, speak to me! You're no more here for you no more, you coward! You can't fool me. I know why you don't move back in here. You're running scared of some triad. Your father, God rest his soul, wouldn't let no one run him out of his own home. But Ma! But unlike you, you're... Tam ktoś w tle chyba się rozbija. Till the triad showed you some respect. You're no son of mine. A daughter, maybe.
but not a son. Aha, dzień dobry. To ty tak właśnie chamsko stukałeś. No dzień dobry. Ej, w ogóle to jest moja bryka, którą on chyba ukradł. Znaczy próbował. Ale mu nie wyszło. Okej, zajmijmy się paroma osobami z triady. Powinno to wyjść w miarę okej. Mamy odpowiedni asortyment broni. No, więc nie powinno być źle. Dzień dobry! Aha, siedzi w tej kuloodpornej ciężarówce. Proszę bardzo, wywal jakieś kartony. Fajną animację mają te kartony. No zjeżdżaj, dziadzie. No i to jest kolejna misja polegająca na tym, że musimy odpowiedni damage. No. Zapodać tej bryce. I wtedy oni wysiądą. Ej. A, oni mają tutaj, tasaki. I zrobiło się combo eksplozji. Okej, jeszcze jedna grupka. My też się ładnie zajmiemy. Ej, oni są tutaj. Dlatego mnie zadupił. Co my mamy tutaj? Tasak kolejny. O, sorry pani. Przepraszam. Nie chciałem tego. Ale głupi auto-aim. No cóż. Zrobił swoje. Okej, misja ukończona, nic nie dostaliśmy, więc muszę zbierać sam pieniądze. Wow, widzieliście tego ziomka? Zrespił się przed oczami. Świetnie. Ej, co on? Aaa, mogę go wziąć do siebie. Jak GTA San Andreas, jak tam się przywoływało ludzi ze swojego gangu Grove Street. Tutaj też tak można, ale trzeba mieć odpowiednie ciuchy. Dobra, idźmy kolejną misję od matki wykonać. Zyskać od niej więcej szacunku. Bo jak na razie nie wychodzi to za dobrze. Okej. Wbijamy i wyścig sucho. Albo sucho. Mom, back. Look at you. You look so thin. If you were still living here with your mother like a son should, you'd be eating right. Ale mamo, ja nie chcę tego trzeciego dania, trzeciej dokładki. People will think I brought you up wrong. Well, what can I do, Ma? You know I'd do anything for you. Wow, ale fajna bryka. Znowu nas traktuje niefortunnie. Że gdybyśmy byli lepsi niż on. Aha, ale dlaczego zginął? Nie wiem. Albo zostało to wyjaśnione, albo ja nie wiem. Albo w ogóle nie zostało wyjaśnione, co się stało z ojcem tu u niego. Dobra, wbijam w tym naprawdę zdezelowanym samochodzie i tak wygram. Dzień dobry. 3, 2, 1. Dzień dobry, do widzenia prostutko. Ty się naprawdę tutaj przydałaś. No i proszę bardzo, kto jest pierwszy? Ja!
No, muzyka klasyczna najlepsza. Świetne skróty. A oni są? Nie wiadomo gdzie. No, to się wygrało wyjątkowo szybko. Ten wyścig. Naprawdę. No, proszę bardzo. Ostatnia prosta. I wygrałem. Lysiemuś miał naprawdę unikatową brykę, której w ogóle nie wykorzystał. Albo mógł wykorzystać, tylko miał pecha. A ta prostotka dalej tam leży i została fajnie zmasakrowana. A tamci co dziwnego krzyczą. Okej, pokonałem Suko, teraz go zabiję. No. Nawet jak nie jesteś ostatnim głupim ciulem, i tak musisz zabić głównego oponenta. Uciekł, jaka lama. Proszę bardzo. Dzięki. Okej, teraz wezmę jego brykę i schowam do garażu, bo to unikat. O, ujawiłem się na scenie i teraz będą mogli mnie wzywać na wyścigi. Świetnie. Okej, wbijam tą bryką, chowam ją do garażu. I zostawię ją tam na zawsze. O, a tutaj jest ziomuś, który ma... Co to za jedzenie? Cholerny autobus mi blokuje. Dobra, co to jest? Wow! Don Kiddick. Just like your mama. Okej. Mieliśmy ogarnąć schowanie tej bryki. Tam jakiś murzyn potrącił niewinną osobę. Dobra. Wsadzę, nie wsadzę. Syf. Dobra, więc ty, Wynocha, nie potrzebuję ciebie. A w sumie będziesz potrzebny, abym dojechał do mamy. A ciebie schowam tutaj i zostawię na wieki. Może mi się kiedyś przydasz w specjalnym odcinku, albo w którymś tam odcinku, gdzie będę zajmował się wyścigami. Ciuchami nie trzeba się zajmować, może zrobię tutaj save'a. O. Wsadzę tutaj. Proszę bardzo. Jedźmy wykonać kolejną misję. No, przepraszam. No, przepraszam. Ale chyba żyjesz. No, teraz się tego nie dowiem. O, przepadłeś na zawsze. I czyżby to była ta misja, gdzie będzie się coś rozwalało? Falami? Oho. Mimo tego, że ona w samochodzie brzmi tak samo, jakby była w środku domu. Aha. No i potrąciła. Dobra. A, to jeszcze nie to. Albo może to. Tam ktoś się tłucze. A, pan policjant tłucze się z kobietą. A ta kobieta nic sobie nie robi. She doesn't give. She didn't give a fuck.
and we meet you the Lord. Taxis of Lord. Back then the trains run on time. Now it is chaos. A, znowu tutaj wbijemy. O, wbijemy do mięsnego. Dzień dobry. A ci policjanci co robią? Dzień dobry. Dzień dobry. O mój Boże, pamiętam tę misję. Ona może być dosyć niefortunna. Jeśli będzie się miał pecha, albo zablokuje się w takim zadupie jak to. Już się poprawiłem. Dziękuję. Dziękuję wielkie, dzięki. A dobra, naprawiło się. No, porobiłem ci takie zdjęcia. Jeszcze mi jest winien pieniędzy. Dobra. Bijemy do masarni. I zmienimy go na mielone. Tam jest piwo łańcuchowe. Jeszcze fajniej. Ha. We can talk about this, right, Tony? Yeah. Talking is good. People just don't talk enough these days, Tony. Stand there and shut your yap, Casa. Yeah, okay, Tony, but I don't feel comfortable. Hey, easy with that, Tony. It's the on switch for the... No idzie spindoliu. Naprawdę, cholernie creepy, ambientowe dźwięki ma... Są tutaj. I są nawet w dobrej jakości. Ej, to jest Tartak. Okej. Ciekawe, czy zdoła zwiać. Podejdę tutaj. Jak on jest odwrócony? A odwrócony jest w tę stronę. Więc istnieje szansa, że go zdejmę. W którą stronę patrzy? W tamtą. Może nie ucieknie? Ha! Dzień dobry. Ha! Dzień dobry, panie ładny. Masz! Okej, myślałem, że oberwie jeszcze lepiej. Gdybym miał piwo łańcuchową, to byłoby najlepiej. Odwrócony jest pewnie w tamtą stronę. Tak? Nie mam pojęcia. Tak. Nie zrozumiałem tamtą stronę, tam kolej zauważył mnie, a ten ma mnie w dupie. A, proszę bardzo. Umieraj. O tak. No i dzień dobry, sycylijska kiełbasa al casa. Znajduje się w furgonetce. Jestem ciekaw, kto ją będzie kupował, kto ją dostanie.
nasza mama? To byłoby trochę sadystyczne. Dobra, jedź! Jedź w samochodzie, jedź pełni, ty kucu. Głupi. No świetnie, jesteś tak pięknie wolny. Wow, tam naprawdę są jakieś flaczki i się zablokowałem. Aż zobaczmy je przez te drzwi rozwalone. Oho, ładne flaczki. Kurde, Tony ładnie je przemielił. Znaczy nie przemielił, przerobił. Aha, do szprejowni jeszcze muszę zajechać. Świetnie! Naprawdę świetnie. Ale okej, już zdaję radę. Pięknie. Udało się. Wbijemy tutaj, misja załatwiona. Teraz mamy zabrać przesyłkę do delikatesów kasy. A tam byli panowie policjanci. Ciekawe, czy oni będą dalej. A ci tutaj eksplodowali. I dobrze. Nie będą stwarzać większych problemów na przyszłość. I proszę bardzo. Special sausage meat delivery. No one told me about this. Whoa! Which zoo did we knock off this time? There's loads of meat back here. Mmm, tasty. It's a good thing Kasa ain't here. If he finds out about this, he'll go crazy. What's your problem, pal? No, na pewno by zwariował. Umarłby przez to. Okej. Na ten odcinek. A zajmijmy się jeszcze jedną misją od mamy. I pewnie to będzie ta ostatnia. I Syndaco. Już muszę mi rozpieprzyć oponę. Dzięki. Dobra, resztę na nogach już przejdę. Proszę bardzo. To nie mój syn. Dalej nas traktuje niezbyt szanownie. Tony? I'm just on the phone. Yeah, he's here now. Okay, okay, I'll school him. Bye. Tony? Come to upset your mother again, huh? You spend all day playing the tough guy? You never come to see me. I bring home any nice girls. But who'd want you anyway? You look so pasty and thin. You're trying to kill me with the shame and the worry. Well, no more. From this point on, we're through. I've called a hit on you. It's really the only way. Na serio? What? Ma? You were always a disobedient boy. It's for the best, son. At least try to die like a real man. Try to stop shaming me. Zabójcy mamy już tu są. Dzięki, mamo, naprawdę dzięki. Wszyscy wyglądają tak samo. Jeszcze lepiej. No. Do widzenia. Okej. Zdjęty. Tu jakaś broń była? O, Uzi, świetnie. A ten dziad się chowa. Już nie. No i radiowóz nawet rozwalił. Znaczy próbował rozwalić. Próbowali. Fucken. A ten kurde, co tutaj robi? Jeszcze niezbędnie apteczkę zmarnowałem. To jeszcze lepiej. No i musiał zginąć ten tutaj debil. Aha, z tego miejsca ich nie za bardzo zdejmę. Chodźcie tutaj do mnie. Nie chcą. Naprawdę nie chcą.
Naprawdę. Szybko, bierz broń. Mam nadzieję, że nie może nawet tak nisko wycelować. Świetnie. Dobra. Co ty tak patrzysz na mnie? Nawet nie mogę ciebie strzelić, bo jesteś za daleko. Znaczy, jesteś zbyt nisko. Dobra. Przegram to. Oho, jeszcze więcej zabójców, dzięki. Aha, i oni już mieli... Świetnie, naprawdę świetnie. Okej, tą misją zajmiemy się jednak w następnym odcinku. Na tym to wszystko, zatem trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnych.